Dzień dobry, Agata Kowalska, witam Państwa w programie Kowalski Chojecki. Odpowiadają ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam. I Marian Kowalski. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. I pierwsze pytanie. Kaczyński podał nazwisko kandydata PiS na prezydenta Lublina i innych miast. Jak oceniają ją panowie? Czy pan Marian wystartuje na prezydenta Lublina? Niestety potwierdziły się najgorsze obawy, i to nie moje, ale zwolenników Prawa i Sprawiedliwości lubelskich, ponieważ pan Sylwester Tułajew, no, mówiąc krótko, nie jest takim kandydatem, który mógłby przełamać tą fatalną dla Lublina, a szczęśliwą dla Platformy, pasę rządów prezydentów z Platformy, mimo większości wygrywanej w Radzie Miejskiej przez PiS. I tutaj ta potwierdza się nasza teoria spiskowa, że PiS konsekwentnie chce przegrać wybory prezydenckie w Lublinie. Chce, ponieważ była lista kandydatów w tym obiegu takim podziemnym dłuższa i się okazuje, że nazwisko takiego kandydata murowanego do przegrania z obecnym prezydentem Krzysztofem Żukiem jest tutaj właśnie podane. No, w tej sytuacji to mamy związane ręce, mówiąc krótko. W sensie, że musisz startować, tak? No nie to, że muszę, bo nikt nie muszę, ale to jak nie skorzystać z takiej okazji, to by było po prostu brak szacunku dla mieszkańców Lublina. Paweł, jak ty oceniasz tą kandydat, listę? Pan Tułajew to jest dla mnie kandydat kabaretowy, bo on rzeczywiście tylko z występu w jakimś kabarecie i to zresztą tuż po... Tak, tam taniec na lodzie. A czy... to nie Krzysiek Bosak? Nie, ten też. Znaczy tamten też, a ten tu w Lublinie. I szczególnym niesmakiem było to, rozmawiałem wtedy z wieloma działaczami starszego pokolenia Prawa i Sprawiedliwości, którzy jeszcze jakieś takiej troszeczkę poczucia wstydu mają i wstydzili się za Tułajewa, który w czasie, kiedy jeszcze była żałoba smoleńska, to on występował właśnie na takich jakichś breweriach w telewizji. Także to jest człowiek, kandydat kabaretowy, niczym za wyjątkiem gładkiego lica i tam adorowania może jakiś pań poseł, czy tego, to nie widzę jego jakichś zasług, czy kwalifikacji na urząd prezydenta Lublina. Także to jest wręcz śmieszny typ Jarosława Kaczyńskiego. To jest po prostu, to jest wyśmianie, to jest kpina z mieszkańców Lublina. I to myślę, że elektorat i ten działacze Prawa i Sprawiedliwości, no, nie okażą się takim bezwolnym mięsem wyborczym, nie? Tylko że rzeczywiście no, zakwestionują to i odrzucą tę kandydaturę, która z Warszawy przyszła. Myślę, że tu to jest poseł nikt w Lublinie, niczym się nie zasłużył. Proszę mi pokazać, co on pozytywnego zrobił dla Polski czy dla Lublina, oprócz tego, że pensję bierze poselską. Ja nie słyszałem o niczym. Może to doinformujcie mnie. No niestety parę nazwisk innych pada, które uważam w tym kontekście nie powinny się pojawić z różnych powodów, bo na przykład dzisiaj wycofanie pani Wasserman z komisji na czas wyborów, no wygra, nie wiem czy wygra, z Majchrowskim to pewnie trudno w ogóle. A pani Wasserman w tej komisji Amber Gold. To oznacza, że to był pic na wodę. Że ta komisja to ma... Mówiliśmy, że to jest kreacja przedwyborcza, ta cała komisja. Farsa, a nie żadne załatwienie sprawy, czyli ukaranie winnych. Tak samo ja tę sprawę z panem Patrykiem Jakim postrzegam, bo ta komisja, która no tak czy inaczej, nawet gdyby on miał czas jeszcze z dwie kadencje, to te kamienice pojedynczo będą odbierane. Ktoś policzył, że to tam i jeszcze dłużej, to ta perspektywa takich tych planów w Chińskiej Republice Ludowej w grę wchodzi, żeby w tym tempie zrobić, a jeszcze wycofanie Patryka Jakiego na czas kampanii, albo na umiejscowienie go na miejscu pani Gronkiewicz-Waltz, no to komisja w tym momencie traci taką osobę, która według mnie w ramach tego systemu jak najsprawniej ją prowadzi, chociaż tu można by rozwiązać zupełnie bardziej radykalnie. Także tutaj jest wycofanie takich tych fajterów z tych komisji na odcinek samorządowy. Pan Żalek w Białymstoku, jest to człowiek z Platformy Obywatelskiej, Gowinowiec, który ilekroć oglądam rozmowy z nim w telewizji czy słucham w radio, to on z takim trudem precyzuje myśli, że mam wrażenie, że to jest coś takiego jak
no nie wiem, chyba z większym bólem wyprunia się kameleon po pół roku hibernacji. To nie jest to fighter słowa i uważam, że już jest na straconej pozycji. No a pan wypij, no to już kiedyś wiecie, co? No, kandydat PiSu, no wypij, ale zajczy je zdrowie, nie? To już w ogóle jest problem, ale odejdźmy od takiej kabaretowej formuły, w którą pan Tułajew nas wprowadził. Mówiliśmy, nie znam już szczegółów, bo to było chyba z pół roku temu, może trochę mniej, ale o tej współpracy transgranicznej z kacapami, że to jest człowiek, który ten kierunek popiera. Także ja nie wiem, co to za nowe trendy po odejściu ministra Macierewicza w tym PiSie zwyciężają. Potwierdza się to, co od pewnego czasu mówi mecenas Hambura, że jednak w szeregach Prawa i Sprawiedliwości jest już w zasadzie taki moment kryzysu, demoralizacji, nie ma pomysłu na zwycięstwo, tylko byle się doczołgać do kolejnej kampanii wyborczej, bo tylko kampania wyborcza budzi emocje i jest w stanie tę partię utrzymać w jakiej takiej formie. Ten czas takiego ćwiczeń, prawda, i koszarowania zupełnie im nie służy. Bardzo mnie to martwi, bo jednak możliwość realizacji swoich zobowiązań wyborczych to świadczy o szczerości intencji liderów partyjnych, a tutaj tego zabrakło. I widzę, że pojawiają się tutaj nazwiska albo takie, które trzeba wycofać z pierwszej linii walki, bo osiągają sukcesy, albo takie, które muszą przegrać. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie dorobiło się w ciągu swojego już blisko 20-letniego żywota ławki rezerwowych, a nie dorobiło się, jak widzę, tylko ustępuje pola takiej świeżej krwi z PSL-u i tam od Kukiza i tam i innych okolic politycznych, to się zastanawiam tak naprawdę, czy jednak konsekwentne trwanie Platformy Obywatelskiej jako reprezentant interesów niemieckich na kraj nadwiślański nie jest najtrwalszą myślą polityczną w Polsce. Dokładnie. I to jest tak. Przerażające. Dokładnie tak. To tylko Niemcy mają plan, tak. Co z tym towarzystwem zrobić i konsekwentnie realizują. Reszta towarzystwa, no to sobie robią kpiny z pogrzebu. No tak jak powiedziałeś, jeśli to środowisko tych działaczy najwyższego szczebla w PiSie rozgrzewają tylko sprawy wyborcze, czyli powiedzmy to sobie jasno, czyli kto ile zarobi, kto się na jaką posadę wdrapie. To jest ich główna myśl, a sprawy polskie ich w ogóle nie rozgrzewają. Tu szczególnie Kaczyński wysłał teraz w teren tych swoich posłów, no to pytani właśnie o petycję smoleńską do Trumpa, na przykład w Lublinie, w Świdniku, nie? Pani tamta Zalewska, czy jak ona się tam nazywa, stwierdziła, że ona w ogóle o niczym nie wie. Nie ma pojęcia. Jedzie do Lublina, tu jest partia, która tę, to wiecie, no, lekki research już, jakie tam mogą być tematy, przecież będą, jakie tam, nastroje. Tam jest centrala ruchu 11 listopada, no to będą mnie pytać o ruch 11 listopada. A jak ruch 11 listopada, co oni tam wysmarowali ostatnio? A, petycja smoleńska, no to muszę zapoznać się. Tak, zapoznać się i wiedzieć, co powiedzieć. Czyli albo to jest zwykła kłamczucha, nie? Że wie, o co chodzi, ale udaje głupa, nie? Albo to jest kompletna ignorantka, no nie wiem, co gorsze, wiecie, w tej sprawie. I podsumowując ten cały, ten chlewik pisowski, no zobaczcie, to jest okładka gazety, już parę dni temu powstała, ale ta lista tych przyszłych samorządowców, no pokazuje, że PiS naprawdę zasłużyło na to świńskie upodobnienie na tej okładce. Okazało się, że to nie jest żadna partia, która cokolwiek chce zrobić dla Polaków, tylko to jest partia, która chce umocnić się przy korycie i to jest ich jedyny rozgrzewający temat. Kto będzie teraz kim? Na karuzeli stanowiska. Polska to jest dla nich sprawa w ogóle nieistniejąca, bo patrzą cały czas na Berlin już. Kolejne pytanie, trochę inne. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi z tym jedwabnym. Dlaczego Żydzi nie chcą, żeby prawda wyszła na jaw? Będę wdzięczny za odpowiedź, Michał. Ojej, no to proszę pytać tych, akurat w kierunku tamtym adresować pytanie. My tutaj, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy w stanie wyświetlać film o Jedwabnym. Ten film był raz wyświetlony w telewizji Republika, powstał w Kanadzie.
I jeżeli będą warunki techniczne do spełnienia, to po tym objeździe z tych filmów chińskich, to będziemy Państwu mogli pokazać materiał o Jedwabnym, ale to nie tylko od nas zależy. Wtedy sobie każdy wyrobi zdanie ten temat. No, z jednej strony był atakowany prezydent Kaczyński, że tam, prawda, wstrzymał to wówczas postępowanie prokuratorskie, tak? No ale i to było takie oskarżające z pana prezydenta. Ja mówiłem wtedy tak, na dzień dzisiejszy, dzięki prezydentowi Kaczyńskiemu, śledztwo prokuratorskie nie wykazało winy Polaków. I to tam na dzisiaj taka jest wersja. Stan prawny, można taki stan prawny, oczywiście. A dlaczego akurat środowiska żydowskie protestują? No niektórzy twierdzą, że tam nie wolno tego miejsca pochówku naruszać, ale z drugiej strony to nie jest miejsce pochówku, prawda? Bo tam jednak to nie był cmentarz, tylko miejsce mordu ewidentnego. A i też są przykłady, gdzie nawet w miejscach pochówku dochodziło do ekshumacji, nawet w Izraelu, także tutaj to, ten argument jest do uchylenia, ale prosiłbym jednak adresować to pytanie w stronę osób bardziej zorientowanych, na przykład do ambasady Izraela. Ta pani ambasador taka potrafi chlapnąć, to niech tak powie o co kaman, bo ja powiem szczerze, ta sprawa dla mnie jest przykładem na to, że ktoś się boi prawdy. Ktoś się boi prawdy. A film, który ja obejrzałem akurat, no akurat w tym kontekście historycznym pokazuje, że to było akurat miejsce, strefa przygraniczna, która w ciągu kilku dni dosłownie ta granica przechodziła z jednej i z drugiej strony, z wszelkimi konsekwencjami tego. Kolaboracji zwłaszcza z okupantem sowieckim, części ludności żydowskiej, no przecież nie wszystkich, bo jak ktoś powie, tam Żydzi wspierali Sowietów. Nie. Proletariat żydowski tak, ale jak pokazywaliśmy przykłady, na przykład właśnie Lema czy kogo? Trymanda. No to akurat były takie sytuacje, że Żydzi ci zamożniejsi, no to w tym pod okupacją sowiecką wcale nie mieli lepiej, tylko gorzej, bo to oni tymi byli żydowskimi burżujami, których nienawidziła cała klasa robotnicza i ten proletariat także żydowski. Także tutaj ja bym wolał uciekać od ogólników. Na pewno ta sprawa, która przez długi czas PRL-u była jasnie, w sposób jednoznaczny jako zbrodnia niemiecka kwalifikowana, tam był i stosowny pomnik i napis, że to Niemcy zamordowali tych Żydów z Jedwabnego. Później widać, że to zaczęło służyć jako taka maczuga na Polaków, że zamiast pokazywać Polaków jako ten naród, który wydał z siebie najwięcej sprawiedliwych w historii świata, że zachował się najporządniej w czasie II wojny światowej, pomimo że sam był pod okupacją, pomimo że sam był do wyniszczenia, bo Polacy jako podludzie też mieli iść do gazu, też przecież Oświęcim Auschwitz został dla nich zbudowany, dla Polaków, nie dla Żydów, to Brzezinka później obok była już dla Żydów, a Oświęcim Auschwitz został wybudowany dla Polaków, ten niemiecki obóz zagłady. No to za pomocą tego właśnie niejednoznacznego, nieskończone śledztwo, za pomocą tego tylko takich, tych powiedzmy publicystycznych nowinek, został użyty jako materiał do atakowania Polaków za rzekome współsprawstwo i do dzisiaj nawet niektórzy politycy, jak ten taki śmieszny prezydent Izraela, pozwalają sobie na bezczelne uwagi na temat Polski. Myślę, że to był błąd jednak, niedokończenie tego śledztwa. No, trzeba było dokończyć tę ekshumację, pokazać, jaka była prawda. Zresztą tam już w pierwszym etapie tej ekshumacji znaleziono niemieckie kule od Mauserów. Także no, to widać, że Niemcy tam byli. Cywilna ludność tam nie była. Nie mieli przecież broni palnej, nie używali jej, bo tu już, tak jak mówiliśmy, i jedni, i drudzy, i Niemcy, i Rosjanie przeczesali te tereny. Także no to został taka maczuga. Bardzo źle zrobili polscy oficjele, polscy biskupi, którzy też tam później przepraszali, jak śledztwo nieskończone. Ale Komorowski i Kwaśniewski. No tak. No to wbili się w nasze piersi. To myślę, że zostało bardzo no niekorzystnie, to jest złe słowo, bo myślę, że to były celowe działania i katolickich biskupów i tych oficjeli, żeby tam przepraszać za Jedwabne, no bo jak ktoś przeprasza, no to znaczy, że się przyznaje do winy, nie? Także no
mam nadzieję, że wyczerpaliśmy tu ciekawość naszego widza co do tej sprawy, jeśli chodzi o nasze stanowisko. Kolejne pytanie. Czy udział władz państwowych w temacie Alfiego to nie jest ingerowanie w obce państwo, tak jak Unia Europejska ingeruje w polskie ustawy? Paweł, jak myślisz? W jakim sensie ingerowanie? Znaczy, no, chodzi o to, że tam to obywatelstwo Włosi tak. nadali. No tam próbują jakoś ratować to dziecko. No, co, myślę, że tutaj myślenie na tym poziomie, że to jest jakieś ingerowanie w te państwa, no to jeszcze Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej, no rozpoczęła ten proces wychodzenia, ale jeszcze formalnie jest, a tutaj jest to też no, pewien umowa polityczna, sojusz polityczny, że te państwa dają sobie nawzajem prawo ingerowania, także absolutnie myślę, że taki zarzut nie jest słuszny. Ja przypominam tylko, że no, cały ten medialny zasięg tej sprawy, szczególnie przeciwko Wielkiej Brytanii, która jest w konflikcie z Rosją i to takim już na wysokim poziomie, gdzie odwołuje się ambasadorów i to też Wielka Brytania poprosiła inne państwa o reakcję, pokazuje, że jest to jednak działanie zarówno ze strony sądu, który dał pretekst, jak i rozdmuchiwania medialnie całej sprawy, działanie na korzyść Rosji i tu apeluję o to, żeby o tym pamiętać. Dramat tego chłopca jest bezspornym dramatem, jest wynikiem lewackiej, bezbożnej ideologii, która się zagnieździła tu w Unii Europejskiej i dotarła też do Wielkiej Brytanii, ale przypominam, że dziennie wiele tysięcy dzieci w Chinach, nawet po urodzeniu jest mordowanych i nie widzę tu jakichś pikiet czy takiego rozgłosu medialnego dla mordowanych dzieci w Chinach, nie? A powinna być przynajmniej jakaś minimalna równowaga tu zachowana. Nie ma zainteresowania. Nie. Coś dodasz w tym temacie? No, sprawa jest taka dosyć bulwersująca, bo widać, że niestety, gdzie jak gdzie, ale w Europie Zachodniej, w państwie, które jest no, w czołówce cywilizowanych państw, doszło do złamania podstawowej zasady naszej cywilizacji. Czyli uznano, że dzieci są własnością państwa. Za tym idzie, no, jak dzieci, to potem będą wszyscy własnością państwa. A dlaczego nie? A potem będą ci za komuny, a piśmienni byli własnością państwa i trzeba było im tam zrobić kuku, prawda, a to tam białe rączki kuku, a to księża, a to popi, a to rabini, a to bogaci chła, a to kułacy, a to kupcy. Także każdy komunizm ma swoich burżujów do wykończenia. Obecnie burżujami do wykończenia są najsłabsi, czyli dzieci najczęściej nienarodzone i o tym się niewiele mówi, oraz narodzone będące w sytuacji takiej, że rodzice, a nawet zupełnie obcy ludzie, inne państwa chcą zapewnić opiekę, pomoc i robią wszystko w tym celu, a tymczasem chodzi o taki zwykły upór. No, wy macie może i rację, was jest może i dużo, wy macie może pieniądze, ale mamy władzę. I co to jest władza, robicie? Niezawisłe sądy. No, ja tutaj rzeczywiście czuję się zainspirowany złotą myślą Władimira Żyrynowskiego, którą wczoraj przytoczyłem, który mówił, że w Rosji trzeba tam przywrócić karę śmierci, a sędzia, który dokona pomyłki sądowej i skaże niewinnego, też powinien być skazany na karę śmierci. No, Fryderyk Pruski też zastosował takie prawo, jak tam w czasie sporu młynarza z innym sędzią gdzieś tam doszło do procesu i sędzia inny bronił sędziego w sporze z młynarzem, no a Fryderyk, król Prus, kazał uwięzić obu sędziów. No może akurat w twardej rozprawie władzy tej wykonawczo, ustawodawczej z sądowniczą krystalizują się solidne państwa. No nie wiem, może mówię to prowokacyjnie, ale ktoś musi zacząć rządzić. Widać, że sędziowie nie tylko w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii też mają poczucie zupełnego braku odpowiedzialności. Są nadzwyczajną kastą, która gwałci wszelkie prawa ludzkie i boskie, tylko po to, żeby pokazać, że to oni rządzą. Nacjonalizacja człowieka we współczesnym świecie jest rzeczą potworną.
i to, ten opór ludzi dobrej woli, żeby stał kontekstu politycznego. Pokazuje, że gdzieniegdzie ten zdrowy rozsądek się jeszcze kołacze, bo to współczucie to jedno, a ludzie podskórnie czują, że to ktoś tu może na nas wydać wyrok za 20 lat. Fundament cywilizacyjny jest zachwiany. Jak będę staruchem bezzębnym, prawda, niezdolnym do pracy i zechce mi się żyć 100 lat, biorąc emeryturę państwową, a państwo ma dziurę budżetową, taki sędzia uzna, że po co takiego pielęgnować, prawda? No to nic miłego. To jest straszna rzecz, ja się z tą rzeczą nie godzę i rzeczywiście solidaryzuję się w pełni ze wszystkimi tymi, którzy ten odruch serca tutaj pokazują, ale jednocześnie, jak mówię, podskórnie to jest obrona naszego ładu cywilizacyjnego. Dzieci są własnością swoich rodziców. Jutro w tym kontekście dzbana będę zresztą udzielał, nie wchodzę w szczegóły. No można tu pokazać, zobaczcie Państwo, ten lewacki, taka lewacka nagonka na toksycznych rodziców, nie? Że trzeba, dlaczego trzeba ograniczyć władzę rodzicielską? Dzisiaj już się nie mówi nawet w polskim prawodawstwie o władzy rodzicielskiej, tylko jakieś taki pieczeniarze rodzicielscy, są jakaś piecza rodzicielska, nie wiadomo, to wiesz, to są takie kpiny, nie? Bo mówiono tak, no są toksyczni rodzice i oni tam albo biją dzieci, albo maltretują, albo tam głodzą, albo uczą ich jakichś sekciarskich przekonań, no różne złe rzeczy ci rodzice robią tym dzieciom. Albo nie szczepią. Albo nie szczepią, albo tam nie leczą, albo jeszcze coś. No to dajmy państwu władzę nad tymi rodzicami, no to państwo to już się bardzo dobrze zaopiekuje. Nie? To jest podważenie Bożego porządku, bo to Bóg dał i tak i naturalnie to widać, nie? Gdzie się te dzieci rodzą, czyli dał rodzicom dzieci i dał rodzicom władzę na temat ich wychowywania. Nie? To i zobaczcie Państwo, zabrano rodzicom, mówiąc, że rodzice to się znęcają nad dziećmi i będą ich zabijać, maltretować, różne takie rzeczy, dajmy państwu. No to przykład Alfiego pokazuje, co się dzieje, kiedy bezdusznemu państwu damy władzę. To jest jeszcze gorsze niż wszystkie patologie, jakie są we wszystkich rodzinach, bo rzeczywiście w grzesznym świecie nie ma doskonałości w żadnym obszarze, czyli zdarzają się patologie także władzy rodzicielskiej, ale zastąpienie jej władzą państwową nad dziećmi, no to już wiecie, w obronie jednego dziecka cała Europa protestuje i nic nie może zrobić. Nie? No nikt to, nie reaguje. Tam. Kolejne pytanie od pana Marka. Panowie, co w przypadku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych zająłby się sprawą smoleńską, a Polska, a na pewno Rosja, odmówią współpracy, argumentując, że prowadzą własne śledztwa. Co wtedy? To już o nim tam wytłumaczy, to się nie bójmy. Ale to wtedy nie jest nam potrzebne śledztwo ani polskie, ani rosyjskie. No, tak. No bo powiedzmy sobie, ja szczerze wątpię w to, że strona amerykańska nie ma zdjęć satelitarnych z przebiegu katastrofy. Wszyscy wszystko mają, kto tylko ma satelitę. Przecież to każdy z nas może sobie na własnym monitorze wyświetlić obraz swojego domu. Tak? No tak. Ze sobą na balkonie w roli głównej. No to bądźmy poważni. Tylko to musi być odpowiedni kontekst, a dzisiaj jest najlepszy kontekst polityczny. No sprawa Katynia i niewyjaśnione okoliczności śmierci generała Sikorskiego w tym kontekście. No wówczas Wielka Brytania zawarła sojusz przeciwko Niemcom z Rosją sowiecką i pogorszenie, zła opinia o Związku Radzieckim była nie na rękę Churchillowi. I do dzisiaj jest kolejne lat tajemnicą jest to objęte. I generał Sikorski musiał zapłacić głową, bo ujawnienie prawdy o Katyniu groziło jednak tutaj czymś, zerwaniem tej koalicji antyhitlerowskiej, a czemuś tam groziło. No, ktoś słabszy dał głowę. Dzisiaj mamy trochę inną układankę na mapie świata. Rosja nie jest postrzegana jako sojusznik ani Wielkiej Brytanii, ani Stanów Zjednoczonych. Jest najlepszy czas, no, nie będzie lepszego. I ja się dziwię, że ja muszę to tłumaczyć jeszcze. Skoro wiadomo, że Rosja prawdy nie powie, że Polska nie chce, nie może, boi się, za słaba jest, każdy sobie wybierze właściwą wersję. Nieubieganie się o wsparcia tej kwestii dzisiaj oznacza, że jak my mamy pretensje do Brytyjczyków za generała Sikorskiego, że to po raz kolejny chyba o 40 lat tajemnicą został objęty, po raz kolejny, mamy pretensje do nich. A o Smoleńsk, który my sami sobie tam delegujemy w czasie na święty nigdy, tak? No to my sami, nie podpisując tej listy, robimy dokładnie to samo, co Brytyjczycy nam,
Gdy my zginął, sami sobie. My sami sobie. To mam pretensję, że Anglicy nas zdradzili w czasie II wojny światowej. Jak dziś wielu nie ma ochoty kliknąć, to jesteście gorsi od Brytyjczyków. Bo się mówi, że oni są cyniczni, samolubni, egoistyczni. A jeżeli Polacy nie przykładają ręki do wyjaśnienia sprawy smoleńskiej, to brak określeń na coś podobnego. To jeszcze gorzej się zachowują. Ależ oczywiście. No tu odpowiedzi na to pytanie pośrednio udzielił minister Antoni Macierewicz, mówiąc, że to jest bardzo dobry kierunek zwrócenie się do prezydenta Stanów Zjednoczonych. On robi to samo ze swoim raportem technicznym, czy nie swoim, ale komisji, podkomisji smoleńskiej. Stara się dotrzeć do administracji Stanów Zjednoczonych tak jak może, wspomagany tutaj przez ludzi z Polonii, z klubów Gazety Polskiej, żeby do kongresmenów amerykańskich dotrzeć z prawdą o Smoleńsku. Stąd tutaj stoimy w jednym szeregu z ministrem Macierewiczem. Mówiliśmy o tym o 13. Absolutnie nie jest to wbrew temu, co robi ta część polskich patriotów jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości, niewielka część, już praktycznie osamotniony prawie, że minister Antoni Macierewicz, którzy próbują tak samo Stany Zjednoczone zainteresować właśnie śledztwem smoleńskim. Prośba do redakcji. Poproście jasno, żeby nie oddawać więcej niż jednego głosu z tego samego e-maila. W regulaminie na stronie petycji jest to jasno napisane. Jedna osoba, jedno konto, jeden głos. Otóż to, taki ja podejrzewam, regulamin. Że próby oddania więcej niż jednego głosu z jednego konta może powodować właśnie te perturbacje. Tam może działać taki mechanizm właśnie blokujący tę inicjatywę, gdyby doszło do takich przejawów, no, prób podgonienia licznika przez jedną osobę. Proszę tego nie robić. Tak, apelowaliśmy już, to Eunika mówiła o 13:00, powtarzamy, to jest uczciwe państwo. I Polacy, mimo że mają tendencję do różnych nieuczciwości, bo tu z różnymi zaborcami, to cały czas jesteśmy wręcz tresowani w obchodzeniu prawa, obchodzeniu różnych regulaminów i tak dalej, to w tym przypadku naprawdę zachowajmy się uczciwie, fair, jeden człowiek, jeden głos i starajmy się rozpropagować tę petycję. Już mamy język ukraiński, mamy język fiński, francuski, będzie zaraz hebrajski, hiszpański, węgierski, także próbujmy w różnych językach na mediach społecznościowych poprosić ludzi dobrej woli, ludzi, którzy kochają wolność i prawdę z innych narodów, żeby nas w tym wsparli. Adam. A licznik stoi. A licznik stoi, to jest na pewno jest to działanie, jak to się mówi, osób trzecich, bo wczoraj przecież tam był wysyp chyba prawie 7000 podpisów w ciągu 10 godzin, a teraz nawet 10% tego nie ma przez całą dobę. Także ktoś blokuje. Ktoś nad tym pracuje. Ktoś nad tym pracuje, żeby te głosy nie mogły być zliczane. Ale apelowałem o modlitwę i to podtrzymuję, że oczekujemy, że Jezus Chrystus pokaże swoją moc całej tej akcji. Już mamy pierwszy wspaniały owoc, czyli jasną deklarację pod adresem ruchu 11 listopada, tej inicjatywy ruchu 11 listopada ministra Macierewicza. O to nam chodziło od dawna i to już mamy. Czekamy na następne dobre prezenty od Boga. Adam Grzechnik. Nie doceniacie się, bo gdyby Gazeta Polska miała zebrać w petycji 100 tysięcy podpisów, to dużo gorzej by im to szło niż Idź pod prąd. Nie jesteśmy komunistami i udowadniamy, że jakość, a nie ilość jest jakością samą w sobie. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że takie jest zdanie o innych redakcjach, że mimo rozmachu wie, z jakim działają i no, mają mniejsze możliwości. Róbmy swoje. Nie licytujmy się, kto lepszy, kto gorszy. Zróbmy swoje i to wszystko. Tak. I prosimy też te wszystkie inne środowiska. Tu z radością powitaliśmy to, że odważyli się niektórzy dziennikarze Telewizji Republika powiedzieć w pytaniach od widzów o inicjatywie tej petycji. Czekamy jeszcze na inne środowiska, żeby się oficjalnie w to włączyły. A na podsumowanie, porównanie, to przyjdzie czas już po zakończeniu akcji. Zwróćcie uwagę, że także te środowiska, które kwestionują tę wersję najbardziej szokującą, prawda, czy niepokojącą, zupełnie nie podejmują tematu. I to jest ciekawe, bo gdyby te środowiska, które mówią, to był wypadek, w
Wszystko za tym przemawia. No katastrofa, wypadek, nic tu więcej nie będzie. Gdyby oni wezwali do tego, gdyby uzyskali potwierdzenie swojej teorii z Białego Domu, tak? Dlaczego oni tego nie robią? Kto się boi prawdy? Kto się boi prawdy o Smoleńsku? Świadczy to o tym, że tam coś jest na rzeczy, że próby zadeptania tematu są próbami oszczędzenia głów łajdaków. I ja na miejscu, jak mówię, tych środowisk niechętnych Prawu i Sprawiedliwości, Antoniemu Macierewiczowi, bym namawiał w TOK FM, w Gazecie Wyborczej, piszcie do Trumpa, niech pokaże ten Kaczyński, Macierewicz i ten cały PiS, to gówno wart, że tam nic nie było. Tak, piszcie, zobaczcie, że oni się nie odzywają, to dla was powinno być zachętą, żeby przycisnąć ich akurat, ich wersję, żeby poszła w odstawkę na zawsze, żeby zaryzykować poznanie prawdy. Bo tam ci wiedzą, jak jest, dlatego nie wchodzą w tę akcję. Dlatego wszyscy ludzie dobrej woli, patrioci, powinni tę petycję podpisać, bo to by był, już wiem, żeby był cios w środowiska wrogie Polsce. I na koniec komentarz od pana Grzegorza. Chciałem wam powiedzieć, że jak gdzieś jadę autem, a ludzie widzą moją naklejkę z telewizji Idź Pod Prąd, to trąbią i mi machają. Doskonale to rozumiem, też tak mam. Bardzo się cieszymy. To, co robimy każdego dnia, już trzeci rok, dzięki Bożemu błogosławieństwu i waszej pomocy, jak widać, przynosi efekt. Blokują nas na różne możliwe sposoby, przemilczają nas, zamilczają, a wy gdzieś swoimi kanałami powodujecie, że nasz głos dociera do coraz większego grona Polaków i tak miłe gesty już nie są rzadkością na polskich drogach, w sklepach, bo to w różnych kontekstach jesteśmy tutaj pozdrawiani, także cieszymy się z tego niezmiernie. Chwała Bogu. Dziękuję wam bardzo za odpowiedzi. Marian Kowalski, dziękuję. Pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Wielkie księdze narodu i pielgrzymstwa polskiego, nowe karty dziś pisze historia. Pisze sercem, miłością, dobrą myślą i wiedzą, mądrą pracą i wiarą niezłomną. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Nasza duma i obowiązek. Ale samimi brawami się nie wywinie się, trzeba się nauczyć. Uwaga, specjalna próba, ale łatwo wpada w głowę, proszę państwa. Wydężamy wszelkie moce umysłowe, co tam komu zostało, po gimnazjum. I uczymy się, uwaga. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Kiedy los nam nie sprzyjał, obce armie gnębiły i złe moce się na nas sprzysięgły. Z syberyjskiej otchłani, z nadpowstańczej mogiły, głos dobiegał donośny i gniewny. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Światowe, uwieńczone zwycięstwem, pokonany komunizm z faszyzmem. Szły brygady pokoleń, silne duchem i męstwem, miłujące nad wszystko ojczyznę. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona.
dzielnicy narodu, bohaterskiej Warszawie, gdzie składają się chwała i przyszłość. Nadszedł czas, by potężny łuk triumfu postawić po 100 latach od cudu nad Wisłą. I z entuzjazmem niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Współpracę. Pięknie śpiewacie.